kondominium Marina Spectral, co Baran nagrywał tu jakiś odcinek czas temu. Pokój tutaj 35-metrowy kosztuje 4 bańki. A zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze budują. We go to the car. Słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, idziemy odebrać nasz wymarzony samochód Ford Everest. We will be having our new car and we are not gonna rent anymore. First car in Philippines. Yes. O, i macie plac zabaw. Okay, go. Fast. 3 minutes. And still... A, Mati! Chodź, playground jest zamknięty, jeszcze nie skończyli. Chodź. Nie wolno, chodź. Bo cię pan ochroniarz zabierze. Hej. Jak słyszeliście przed chwilą, to jeszcze tutaj budują i plac zabaw na przykład jest... What 320? C520. Mat, chodź, nie wolno. Pokażę wam basenik tutaj. Mamy spotkanie za 50 minut w Fordzie, ale droga tam jest rozkopana, więc bierzemy tricykla. Nigdy w życiu bym nie kupił tutaj mieszkanie 50-metrowe, chyba z 5 baniek kosztuje, jak nie więcej. Basenik mały. Jakiś ten obcokrajowiec się kąpie. Siłownia tam na górze jest, musimy pójść zobaczyć. O. Dobrze ma ten, a zobaczcie sobie, jak ten basenik wygląda. Jutro przyjdziemy na basenik. Nie, Mati, chodź. Jutro. Chodź, chodź. A kondo wygląda tak, tutaj z tyłu. To są takie trzy budynki, A, B, C. Ale jeszcze trochę im zostało do wybudowania. Słuchajcie, nie ma jak jechać po samochód za 2,5 miliona triciklem za 100 peso. Mat się boi. Chyba zapomniał, jak się jeździ triciklem. No to pierwszy raz chyba będą podjeżdżać triciklem po samochód za 2,5 koła. Ale no, mamy pół godziny do spotkania. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Forda, jesteśmy chwilę wcześniej. Jak pamiętacie, ostatnio na blogu to byliśmy tutaj właśnie przy niedzieli, gdzie otworzyli. Idziemy do środka wypełniać papiery i zobaczymy, czy jest gotowe auto. It's loose door outside. Okay. But of course the owner is Tata. It's Tata first car here in the Philippines. Tak, ja jestem właścicielem samochodu, nie Jerlin. Ona ma tylko papierowe prawo jazdy. Kupione od fixera. No słuchajcie, czekamy na dokumenty, podpisanie. Ubezpieczenie trzeba zapłacić. 60 tysięcy peso wychodzi w końcu ubezpieczenie na rok pełne z autokasko. This is for free. You know, I know, because I will ask first. Excuse me, kuya, I waited. You need to pay. Yeah. No, it's free. I told you it's free. Jelin, no zawsze coś znajdzie. No ogólnie jesteśmy bardzo, bardzo podekscytowani. Pieniądze zapłaciłem 2,5 tygodnia temu. Tydzień temu z tego, co dostałem od znajomego wiadomość, samochód został wysłany z celu do tego, do MGT. Guys, dokumenty podpisane. I'm very excited. Baby, you excited? Yeah. Ubezpieczenie, I'm very happy. Ubezpieczenie kupione. We will be having our new car. Szyby oklejone, przyciemnione, bo nie mają tej w standardzie, więc dzisiaj rano nam jeszcze przyciemniali i czekamy teraz na sprawdzenie dokumentów i idziemy po nasze kluczyki. Yeah. Matt eat all cookies in the salon for... It's free. We have a lot of water, coffee, cookies. We need to go buy the car seat for Lily. Yes. Dla Mata może podstawkę, ale głównie dla fotelik dla Lily potrzebny nam będzie.
be good. To be bankrupt if you eat a lot. That's all yours. Thank you. Have to bring it home. Congratulations, Tata. Okay. It's for you. It's for us. Idzie samochód. Our car is coming. Oh, where is our car? It's not orange, it's red. Baby, where is our car? Matt, odejdź, odejdź! Guys, słuchajcie. To nasz nowy samochód. Czy on wygląda na kolor orange? O. Wow, it looks so nice! Wow, look! I like the color! Yeah. Voila. It's nice, better than it's the like in the video, more red. He will be the one to demo the unit. Okay. This is Malik. I see a lot of, you know, the demo from the YouTube. Yeah, but for the actual, we just see the basic one. I know that you have already got some of the features about the Everest, but for the actual one, you might want to see or... Okay. Yeah, the basic one. I would like to congratulate you. Thank you. Thank you. So this is our key. So we have two keys. And have you tried to access your Ford Pass? Not yet. Not yet, so... To the app, yes? Yeah. To open the car, we have two options. We can use the key or our thumb or hand. Or you can, if you like, you can lock the car and then just place your hand here. It will automatically unlock. We have the same in Poland. Yes. So if you have... and my wife thinking I say is the fingerprint. Yeah. Why not can open? Because it's my fingerprint only. So I know you already know some of our features. Maybe you have questions for me to cater. I don't know. You know, normal features. Where the fuel? Fuel is you need to unlock the Okay, and I press. And then you press. Yeah. That's. And this one is for the hood. Yeah. And same features with your. It's standard. If I don't know something, I arrive in Monday. Sure. How is with the Android Auto? It's wireless or with it's cable? It's still wireless. So this is your indicator for the camera 360. Mm-hmm. And you can actually change the features by pressing this one. And yeah, okay, front. Front cam. Back. Sides and the back and the rear. This is side. Yeah. And this is from the app. Back. Okay. This is for the front camera. Yeah, it's good. Yeah. No bad, it's similar like in my Land Rover. Yes, sir. This auto. Time to learn, like every boys have new toys. Yes, exactly. Good question. And for the tools, it's located at the back. Here we have USB, AC. We also have USB for the air conditioner. Okay. The function for the third row, so all you need to do is press. Yeah. Perfect. For us, most important to one big luggage space here is the reason. Especially if you have long trip. Matt, odejdź. Okay, and then... Spare tire is located under.
good light here. Nice ride, sir. You live here? Yes, yes. Last Yeah. Yeah. Thank you. You're welcome, ma'am. Thank you, sir. Słuchajcie, mamy okna przyciemniane, mieliśmy krótkie demo. Jeszcze teraz dokupiłem sobie takie dywaniki z twardego plastiku, jakiegoś ABS-u, żeby nam się tak nie brudziło. No i zaraz wyjeżdżamy zatankować do pełna, bo jest ponad 500 km, ale mamy jakąś tam zniżkę 1500 peso. Ogólnie bardzo fajnie. Na spokojnie, widzicie, 7 miejsc, tutaj macie dwa rozkładane, tutaj jest przycisk. Ale na tyle dużo miejsca jest, że poza tym, że 7 osób będzie jechało, to jeszcze jedna duża walizka się zmieści, a resztę bagaże na kolanach. Ale takie plusy i minusy. Całe review wam zrobię jutro albo pojutrze na spokojnie, jak się zapoznam z samochodem, żebyście wiedzieli chociaż po co wam to tak naprawdę. W Polsce takich samochodów nie ma, chyba że ktoś coś prowadzi. Zapraszam do swojego nowego samochodu, do swojego new car. Oh, it's good. Wow. Very good. And proszę. Thank you. Can you give something to Garn? Can you give something to Garn? No, I already given to him. Okay. Thank you. It's good? Are you ready to go? Yes, we're ready. Mamże, salamat. Thank you. Bye. Bye.